chodzi, to kiedy chcesz uciekać, wpadasz w pocisk. Ona podchodzi do ciebie szybko na nogach, głowa jest skierowana w dół. Mówisz sobie głupi, że wszedłeś do tego domu. Lecz kilka minut temu podekscytowany i z podziwem patrzyłeś na budynek, w którym nie było żywej duszy. Uszczy wyterżone, słychać nawet upadek liścia. Słyszałeś legendę o tym domie, że tu chłopak zostawił dziewczynę na śmierć. Ciało zakopane obok budynku, wzrok dziewczyny, która ledwo żyła, gonił za odchodzącym jej ukochanym. Ona wierzyła, że jej nigdy nie opuści. Ledwowego dnia dowiedziała się, że jest inaczej. Opuścił ciało, lecz żal był tak potężny, że nawiedza ten dom. Mało dało wołanie o pomoc i błaganie chłopaka, by wrócił teraz o noc. Słychać w okolicy płacz co głos tej dziewczyny. Teraz uciekać przed nią, ona już tu jest za plecami. Wołasz o pomoc, lecz nikt nie słyszy. Słyszysz jakieś głosy, masz nadzieję, że to ktoś zewnątrz, że to tylko myszy i jej płacz. Nienawidzi wszystkich chłopców, bo dla niej wszyscy są tacy sami. Podłoga ściska, bo zalana jozami. Ona chce cię dopaść. Jesteś na trzecim piętrze, podłoga się załamała, robiąc przepaść. Skakujesz i lądujesz, lecz noga się zahaczyła. Upadasz, dziewczyna jest coraz bliżej. Słyszysz jak ciągle płacze, zbliżają się. Po chwili zamiast płaczu jest duży blizn. Widzisz ją wyraźnie, ona jest tu przy tobie. Traci przytomność i widzisz tylko ten. Budzisz się po chwili, jesteś w twoim pokoju. Myślisz, że to był sen, ciężko dyszy, patrzysz wokół. Podchodzisz do drzwi, otwierasz. Słyszysz wołanie na kolację, schodzisz na dół. Widzisz mamę pod odrzuconą plecami, cały dół rozłożony kanapkami. Po chwili namysł, dosiadasz się, mama się odwraca. Patrzysz szokiem, mówiąc, myślisz, to ta sama dziewczyna. I cała twarz jest cała, bym zagonał, nosi się i leci w twoją stronę.